Hej, siamano wam wszystkim ludzie, z tej strony Arturo, witam was na swoim kanale i kontynuujemy Chronicles of Mystery Drzewo Życia. Powracamy do naprawy sterowca. Brakuje nam na pewno kilka elementów, żeby uruchomić pompę, która znajduje się tutaj po lewej stronie. Dokładnie w tym miejscu brakuje jakiś przedmiot. Sprawdzałem wszystkie przedmioty, które mam w ekwipunku, ale niestety żaden nie pasuje. Mamy też paleciaka z solą. Też nie wiem, co byśmy mogli przy tym zrobić. O, mogę wziąć szpadel. Szufla. I've added the salt. Electrolysis should begin any second now. Okej. Czyli coś jednak zrobiliśmy. Ale dalej nie mogę tego uruchomić. Przełącznik jest nieaktywny. Pieska też nie mogę w żaden sposób przesunąć. Szpadel też przestał być aktywny. No dobra. Skoro nie mogę nic tutaj zrobić, wyjdźmy na zewnątrz i porozmawiajmy z Sarą. Elektroliza. And there's no new hydrogen. Maybe the salt's run out. Salt? Salt is cheap. Luckily, I have plenty of it. Pour it into the container. Sól już wsypaliśmy do dozownika, niestety nic się nie wydarzyło. Zawór. How do I inflate the airship? Oh, I completely forgot. There's no valve. What should we do? Don't worry, I've ordered it before. It's at the customs office. Can you pick it up? Here's the money for the duty. Right, there's a parcel for you. It's the valve. Just don't mention the electricity. If they ask, tell them I use candles to light the hangar. Are you sure? Kidding. They'd send the fire brigade right away. Just don't. Konsola. How do I operate the console? My father built it. He transferred the coordinates from the map. I helped to connect it to the internet. That's why the console shows the current weather in that region. So we have to transfer the island's location. Yes. Then you'll be able to mark out a route for the autopilot. Can we modify the course? We can't load too much fuel on the airship, so you'll have to use the air currents in order to move in the Bermuda Triangle area. But if it's necessary, you can turn on the engine a few times, provided there's enough fuel. How about the other symbols? Storms and cyclones. You have to steer clear of them without question. It also applies to other islands. Better not to land too soon on a hillside. Koniec. See ya. If you feel like talking, go ahead. W porządku, otrzymaliśmy gotówkę. Zwitek banknotów. Nie wiem, ile jest tutaj euro, ale mam nadzieję, że wystarczy, żeby odebrać paczkę z policji. Przy okazji mogę zobaczyć to, co Adik pisał, czy faktycznie za drzwiami zostawiłem jakiś przedmiot. Nie, tutaj nic nie jest interaktywne. Co prawda jest gaśnica, przy krzesełkach też nie mogę nic zabrać. Z funkcjonariuszem policji też nie mogę porozmawiać. Akcja. Thanks for releasing the count. How did it go with the burglar? Oh, you're here. He's a real thug. It's good both of us went there. We'll see what his lawyer says. I can control cargo in the harbor, can't I? And detain suspects. If I hadn't detained him, he'd have run away. Okay. Thanks for your help. No problem. Kłopoty. Does it mean there was some trouble? Yeah. Plus the burglar tripped and smashed his nose. Good for him. Sure thing. You have the correct attitude toward criminals and know what it's all about. Everybody does. But it's me who's going to have to write the report. Don't you worry. There's a witness. You're no witness. He can accuse you of assault and battery. I'm talking about the lady. You saw that he tripped, right? To tell you the truth, I didn't. You didn't see how I helped this officer here catch a dangerous criminal? Nope. Przestępca. I witnessed the murder that the man you caught committed in Venice. Not in Cairo? I'm now positive that it was him who murdered Fatima, the woman in Cairo. But I witnessed the murder in Venice. We'll have to involve the Interpol. Do you keep him here? No, we took him to jail. Paczka. About that woman. You're still looking for her? I found her.
tell her to pick up this parcel at last. That's what I want. Sarah asked me to pick it up. Please talk to the customs officer. Oh, that's a good one. Did she tell you you had to pay the duty? I got the money from Sarah. Here you go. Has her husband returned to her, or has she found a job? Ask her yourself. All right. We don't have a heart of stone. When she steals electricity from us, we don't call the police right away, do we? What? I didn't hear you. Pożegnanie. I'll be going. The report will be ready in a half an hour. Both of you should come then. How's Saint-Germain? Better? Beyond recognition. You have to give your testimony. The inspector may want to interrogate you, so find a place to stay overnight. Don't leave this place without permission. Of course. We'll be here in half an hour. Koniec. Goodbye. See you in a while. Coś mi się wydaje, że posterunkowi już mniej więcej tutaj nie zobaczą. Kiedy uda mi się naprawić sterowiec, to najpierw co zrobimy, odlecimy, a potem mogą nas szukać. Ale tak, udało nam się odebrać paczkę Sary. Według tego, co mówiłam, w środku znajduje się zawór. Okej. I prawdopodobnie ten zawór, patrzcie. No tak, idealnie będzie pasował do pompy. Czyli już wiem, gdzie będę mógł go użyć. I can't talk right now. Nie możemy porozmawiać. Ale wejdźmy po schodach na górę, udajmy się do pompy. Sól wsypaliśmy, więc już pewnie więcej nie będziemy musieli. I mam nadzieję, że to wystarczy. Czyli tak, rury mamy połączone. Tutaj możemy kliknąć przycisk. Airship is filled with gas. Time to think about the journey. Czyli co? Idziemy się pożegnać. Niekoniecznie z policją. Pożegnanie. Thank you. I am. It's fine as it is. I'll be able to give my children what I've never had myself. You puzzled me, but I wish you good luck. Me too. I'd like to see you again sometime. So see you. May you reach your destination safely. No dobra, dotarliśmy na sterowiec. O, całkiem tutaj sporo elementów, sporo mechanizmów. I can't talk at the moment. Nie mogę porozmawiać z hrabią, ale patrzcie, są dwa noclegi. Więc tak czy inaczej dobrze trafiliśmy. Nie będziemy musieli spać razem. Dobra, tutaj mamy właz, Danger Arena. Tędy prawdopodobnie będziemy mogli opuścić sterowiec, kiedy dotrzemy na miejsce. Ale co ja bym mógł tutaj zrobić? Jest na pewno konsola. I chyba przy tej konsoli będę musiał włożyć mapę. Ale też mamy panel sterowania. It reminds me of computer games and traveling through time across fantastic lands. No dobra, w jaki sposób to działa? I can't take off without the course set. Musiałbym pewnie to w jakiś sposób podświetlić. Ale widzę, że mamy tutaj tylko i wyłącznie wajchę i nic więcej. Okej. Dobra. Przyłączyliśmy jakiś guzik. Co my tutaj mamy? Tornado. Who would have thought it might actually make sense? Bullseye. Okej. Anomalia. What do you know? Czyli coś muszę tutaj klikać po kolei. Should have done it in the first place. That's it. Przeskanowałem całą mapę, zaznaczyłem punkty, które są w jakiś sposób kluczowe. I być może muszę teraz podejść do tego panelu sterowania. O! I can't take off without the course set.
Czyli rozumiem, że tym kółeczkiem jesteśmy my w aktualnej pozycji. Tutaj są tornada. Tutaj jest burza. A tutaj jest wyspa Bimini, czyli nasz główny cel. No tak, znajdujemy się w trójkącie bermudzkim. I pewnie muszę teraz klikać odpowiednie strzałki, żeby ominąć te anomalie i dotrzeć do... No właśnie. Dotrzeć do wyspy. Gdybym poszedł do góry, to bym trafił tu. Gdybym poszedł tu... Pyk, 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 to trafię znowu na to. Muszę się zastanowić. O! Trafię tutaj. Niekoniecznie bym chciał tutaj iść. Chociaż nie, mogę się obrócić. Tutaj trafię na anomalię, tu też. We don't have enough fuel for another maneuver. A, bo ja mam też ograniczone paliwo, patrzcie. Tutaj mam tanki. To spróbujemy inaczej. Spróbujemy udać się tą stroną. Ale kiedy ja pójdę tutaj, to nie dostanę się już na górę. Czyli to jednak nie jest dobry manewr. Ja bym musiał udać się tutaj, tutaj, ominąć te tornada, następnie udać się tu, do góry, tu zejść i tu powinienem dotrzeć na miejsce. Okej. Mamy pół paliwa. Tutaj. Następnie tu. Nie starczy mi paliwa. We don't have enough fuel for another maneuver. Cholera, byłem już tak blisko. Spróbuję ostatni raz. Tutaj. Ciągle mi zabraknie paliwa. We don't have enough fuel for another maneuver. No dobra, moi drodzy, ja muszę się zastanowić dokładnie, jak mam to zrobić. Perfect. The air route is ready. Okej, no dobra, czyli się udało. Po iluś tam próbach, ale w końcu się udało. Dźwignia. All set, time to fly. Up, up and away. I have no news from Delta. I think he's finished.
I don't feel... My concern is that the Count's gotten away. Not completely so. There's one place he will... The island. Yes. He wants it for himself and the girl. We won't give him the opportunity. Wyspa Bimini. Dotarliśmy na miejsce. Wyspa. An isolated island, a volcano, and a huge tree in its crater. Without a doubt, this is the right place. The tree of life. Wonderful. Thank you, Sylvie. I would not have gotten here without you. I'm glad you appreciate it, Count. After all we have been through, I think we can call each other by our first names. Sure, you can call me Sylvie. And what's your name? George. But can I call you Count? I kind of like that name. As you wish. What now? We have to get down somehow. The airship's too unstable. It has to be anchored first. Do you know how to do it? I'll try. Koniec. I guess that's it. Fine. Musimy zarzucić kotwicę. Okej. Nie ma problemu, tylko najpierw musimy znaleźć ją. Jest szafka. Drabina sznurkowa, szpachelka, pędzel, saperka. Drugiej części nie mogę otworzyć. Dobra, tutaj mamy tą konsolę. Panel sterowania. Możemy też porozmawiać jeszcze z hrabią. Włas. O, jest kotwica. Tylko moje pytanie teraz brzmi, gdzie ja bym miał ją zarzucić? Damn, I missed. Albo w co trafić? Damn, I missed. Może w to drzewo? Damn, I missed. Chociaż nie, tutaj mamy... Na pewno musiałbym to zahaczyć o jakąś gałąź, bądź korzeń. Damn, I missed. Damn, I missed. Okej. Widzieliście ten celownik, nie? Very well. Can we finally get off now? Mamy drabinkę. We need an alt. Think so. Trial and. Wow. Most, ale widzę, że go pilnują jakieś dwa kruki. Więc prawdopodobnie tędy nie przejdziemy, ale za chwilę i tak spróbuję to wykonać. Jest kamień. There are signs carved on this stone. O, mamy jakieś trzy symbole. There are signs carved on this stone. Wiecie co, wydaje mi się, że warto by było to zapamiętać. Z racji tego, że nie chcę mi się przepisywać, wykonam sobie tego zdjęcie. Okej, zdjęcie zapisane w telefonie. I don't want to burn my hand. Nie mogę zabrać pochodni, a szkoda. These birds are very aggressive, as if they were guarding the passage. This reminds me of a Hitchcock movie. Czyli tak jak podejrzewałem, tędy nie przejdziemy, dopóki nie pozbędziemy się ptaków. Shoo! Shoo! Go away! Vicious winged things don't want to listen. They keep on ignoring me. But there must be a way to scare them. Może będę mógł je saperką przepędzić. To nie zadziała. This won't. Okej. Pewnie będę potrzebował jakiegoś przedmiotu. Miejsce. Ah, what an unusual place. What air. Isn't this what paradise looked like? That's right. This is paradise. And the tree of life is in the center of it. If we consume the fruit from that tree, we will be like Adam and Eve. Whoa. It turned out really badly for them. Have a look around. Can anything go wrong in such an idyllic place? You're right, Count. Thanks.
Oh, the pleasure is mine. Where do we go now? Remember anything? With each breath, I remember more. Let us go to the platform built around the trunk. It must be... Let's go. Problem jest taki, że po mostu pilnują dwa kruki. No i nie ma przejścia. This torch. Somebody had to light it. Do not be afraid. It cannot have been our persecutors. Have you seen any other ships or aircraft near the island? Not a sign. And even if they are coming here, they will not risk going ashore at night. Why worry about it right now? So who do you think got here before us? Long before us. It is a harmless native. As you can see, he is very diligent about his duties. He lives here alone? Why should he light all those torches? A long, long time ago, when a Native American tribe lived here, it was his duty. I think he still does it in order not to go insane. Pamięć. Count, if I'm not mistaken, are your memories coming back? You are not wrong. I feel like I have come back home after many, many years. In this place, the objects tell me their names and whisper their stories to me. I'm glad such a change is taking place. Words, smells, sounds. Ah, what a wonderful feeling. Everything is so clear, new, and yet obvious and easy to grasp. It is like an... So the tree makes you feel like this? Yes. Anyway, it does not matter. What matters is that I am alive at last. And you, do you feel it too? I'm fascinated by this place. Your euphoria is infectious. You see, I... Koniec. I guess that's it. Fine. Czyli hrabia jest podekscytowany, że znajdujemy się w tym miejscu. Powiedział nam, że mieszka tutaj pewien tubylec, który według tradycji, o, pewnie rozpalił ten ogień. Albo może rozpalił ten ogień, żeby oświetlić ten symbol. Może to ma na celu odganiać jakieś złe duchy albo coś w tym stylu. No nie mam zielonego pojęcia. Mam nadzieję, że kiedy będziemy przeszukiwać tą wyspę, to natrafimy na niego, no i będziemy mogli spokojnie się o wszystko wypytać. Są zarośla, wiemy, że na pomost nie wejdziemy. O! Krzewy. Mogłem wziąć chrust. Ale nic więcej już stąd zabrać nie mogę. Są kolejne zioła. Oh, what's the strong smell? Time? Zioła. Wyschnięta gałąź. Może ja coś z tego będę mógł wykombinować, żeby zrobić prowizoryczny strach na wróble. Nie wiem, tak mi się skojarzyło. Ale chyba nic z niczym nie mogę połączyć. No okej. Okay. I tylko tyle tutaj znaleźliśmy? Nic więcej? Drabina sznurkowa. We need an alternative. It's not a great idea. It's not. O! Mogłem się ich pozbyć. The bimikins have flown away. All clear now. Ale jakie były wielkie. Prawie pół wielkości Sylwii. Are you sure it's the legendary tree of life? Positive. We have reached our destination. Now I understand. That huge vessel. Yes, yes. Fatima's jug is just a smaller replica. What a shape. What a artistry. Do you know who created it? I think it was a craftsman from the civilization that used to own this territory thousands of years ago. Was he from Atlantis? Yes. Look at these coins. The symbols are like linear A script that Cretans took over from then. Fontanna młodości. I'm wondering about the fountain of youth Ponce de Leon was looking for. I think it used to exist down below, at the bottom of the tree. Used to? A spring flowed from there, and the people from Atlantis built a wall around it and changed it into a decorative pond. But I think the legend about the bath bringing back one's youth was a metaphor. Too bad.
It would not show in your case. Most beautiful myths appear to be only a metaphor, an unrealistic dream. It is a metaphor, meaning that the spring really had extraordinary properties, but it became visible only after a longer period of using it. Like in a health resort? I suppose that with time, the spring started drying up. Maybe the roots of the growing tree absorbed all the water from the island. So Ponce de Leon didn't find the spring here. That change must have taken place while Atlantis still existed. This vessel proves that. Zastosowanie dzbana. But what was this vessel actually used for? Making tea from leaves? No, fruit potion. I'm not sure whether the conquistador understood what he had discovered, because he discovered the most sublime form of panacea for all ailments that God gave to people, enclosing it within the fruit of this tree. The correctly prepared potion is the elixir of life. I'm lost for words. This is what you've been looking for. This is my last resort. Ratunek. So let's save you. What should we do? We have to pick all the pieces of fruit, all of them, even the unripe ones. Then place them in the vessel through the openings at the top. Refill the vessel with water. Add a bundle of herbs growing in the thicket in the village. Make a fire under the jug. Adjust the steam circulation inside the vessel. Then set the proportions of the juice ingredients with the revolving rings. Who should do what? Do you like climbing trees? You got me. And I will take on the responsibility of checking if everything is going as it should. Nice to see you're feeling better. I think the very air here can cure. Or the hope. Czyli jak zwykle, my jesteśmy od brudnej roboty, zbieranie owoców, ziół itd., itd., a hrabia będzie nas obserwował i mówił, czy wszystko robimy zgodnie z planem. I guess that's it. Fine. Ale tak, ziółka już znaleźliśmy. Mamy naczynie. O! Czyli to o tym mówił tutaj hrabia. No can do. It's not... Dzbanek sklejony i otwór. No tych otworów mamy tutaj sporo. Ale prawdopodobnie nic przy tym na razie nie mogę zrobić. Ale patrzcie, są symbole, których zrobiliśmy zdjęcie. Start with the... Czyli wychodzi na to, że jeszcze dwa symbole muszę znaleźć. W sensie, dwie takie tabliczki przedstawiające trzy symbole. O! To prepare... Tu będzie grubsza rozkminka z tą zagadką. Coś też będę mógł włożyć na pieńku. Tutaj mamy filtr. Rozwidlenie w wiosce. Winda. Ale zanim pojadę windą w górę, się tak zastanawiam, czy może nie lepiej iść do rozwidlenia w wiosce. O! Rupiecie. Może znajdziemy jakieś przedmioty. An obvious lack of a feminine touch. How am I supposed to find anything in this mess? Mamy kosz na owoce, kosz wiklinowy. Bierzemy, jest też lina. I są jakieś paciorki kolorowe. Wygląda troszeczkę jak takie stare liczydło. Ale prawdopodobnie jest to wejście do jakiegoś mieszkania. Niestety nigdzie nie możemy znaleźć tubylca. Obrzeża wioski. Do wioski. Chodźmy na obrzeża. I need some kind of tool, a fresh landslide. There's a torch on the ground, just like the ones illuminating the stone tablets. Może w tym miejscu znajdziemy kolejne symbole. I need some. Finally, a task worthy of an archaeologist. This won't work. There are signs here too. Similar signs can be seen on the rings of the vessel. No właśnie. Mamy to. Czyli wykonujemy kolejne zdjęcie. Ale nic zabrać stąd nie mogę. Obrzeża wioski. Ściana krateru. Jest więzienie.
i mam nadzieję, że nie trafimy tutaj. Mech. It could come in handy. If not, I can always use it as a pillow. Ale kolejne jakieś symbole. I have a hunch this could be helpful. Mamy trzy jakieś czerwone gruszki. Tutaj mamy dwie czerwone gruszki i jakąś śliwkę. A, i są jeszcze zielone jabłuszka. I have a hunch this. Nie wiem, czy ja powinienem sobie to też zapamiętać. Ale dobra, jeżeli odkryję gdzieś jakieś miejsce, które będzie powiązane z tym miejscem, to się najwyżej tutaj cofnę i wykonam zdjęcie. Jest wioska. This path leads to the place where we landed. A, czyli mogłem to obejść dookoła. Drabinka. What kind of tribe would create such a unique structure? How can it possibly work? It would be nice to know which way the wind blows. Otherwise, it may be hard to start the windmill. Trial and error. Czyli w jakiś sposób też będziemy musieli uruchomić ten mechanizm. Dźwignia. Rękaw powietrzny. Aha, zrobiliśmy sobie skrót do tego miejsca. Świetnie. Ale tak, wzięliśmy rękaw powietrzny. Więc być może, kiedy podjedziemy do tego panelu, będę mógł go tutaj włożyć i w ten sposób będę wiedział, w jaki sposób wieje wiatr. Nie tędy droga. Czyli jednak nie. Ale jest jakaś drabina na górę. The windmill starts the elevator. O. This won't work. This will allow me to estimate the direction of the wind as it blows. No dobra. Ale w jakim celu miałoby mi to służyć? Jest dźwignia. This must be used to switch between the elevator and the water supplying machine. Nic się nie dzieje. Locked. No wonder it's not spanking new, is it? Dźwignia się zablokowała. Nie tędy droga. O! Ale też nie wiem, w jaki sposób miałbym to ustawić. W którą stronę? A przy okazji porozmawiam z hrabią. Right now, I've got nothing to do. O niczym nie możemy rozmawiać. Jest winda. Kolejny kamień. There are signs carved on this stone. Similar signs can be seen on the rings of the vessel. No i mamy kolejne symbole. So the elevators are broken here too. As far as I remember, the elevator is activated in the village. Uruchamia się wiosce, czyli albo za pomocą wiatru, albo za pomocą wody. Ale moi drodzy, ja myślę, że w tym miejscu zakończymy ten odcineczek i spróbujemy ten mechanizm uruchomić już w kolejnym. A tymczasem dzięki wielkie za uwagę, trzymajcie się i do usłyszenia. Hej!